Cześć, tutaj Karol. Jesteśmy w miejscowości Polwica na Dolnym Śląsku. Za mną, tak jak widzicie, szeroka kolekcja odmian kukurydzy Syngenta. Zobaczmy sobie, jak one wyglądają. Y-amfora, odmiana z grupy średnio późnej, V to około 260-270. Odmiana, jest to odmiana typowo kiszonkowa, jest to odmiana też z grupy Powercell, czyli mamy tutaj bardzo wysoką strawność całych roślin oraz bardzo wysoką zawartość energii, czyli skrobi. Tą skrobię też zresztą tutaj widać, mamy piękne, olbrzymie kolby. Strawność też widać, mamy ten parametr Stay Green jeszcze bardzo dobrze zachowany, czyli możemy też tutaj sobie zarządzać tym zbiorem. Nie jest tak, że roślina nam od razu wyschnie, tylko ta zieloność się na tyle długo utrzymuje, że możemy ją zebrać w momencie, kiedy będziemy mieli najwięcej skrobi w każdym ziarniaku. Jeżeli chodzi o typy gleb, SY Amfora nadaje się na gleby średnie do gleb bardzo dobrych. Natomiast jeżeli chodzi o wysiew, odmianę można z powodzeniem wysiewać w gleby troszeczkę zimniejsze, wolniej nagrzewające się, ponieważ ze wszystkich odmian, które będziemy wprowadzać w następnym roku na rynek, jest to odmiana, która wybitnie wyróżnia się parametrem wiosennego wigoru. Rośnie bardzo, bardzo szybko do góry i naprawdę przymrozki, zimna pogoda nie są jej tak bardzo straszne, jak pozostałym odmianom kukurydzy na rynku. Mamy tutaj kolbę pojedynczą odmianę amfora, przełamujemy. Zobaczmy sobie, jak wygląda. Widać, że masa ziarna jest duża, kolby są potężne. Policzmy sobie liczbę rzędów. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Widzimy, że to ziarno tutaj mamy w takim typie mocnego flinta. Także też jest to godne podkreślenia przy tej odmianie, że ta odmiana nie boi się gleb wolniej nagrzewających się i zimnej wiosny, ponieważ wczesny wigor wiosenny ma na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Znajdujemy się na odmianie SY Fermin. Tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj wspaniałe kolby w typie flinta. Oczywiście takie odmiany możemy siać na stanowiska gorzej nagrzewające się. Tak wygląda przekrój kolby. Widzimy, że jest to odmiana kiszonkowa, ale mamy tutaj bardzo, bardzo dobrej jakości kolby, co stanowi o tym, że jest to odmiana o wysokiej zawartości energii. Widzimy, że ta odmiana cały czas zachowuje zieloność liści, co też jest oczywiście bardzo dobrym parametrem, ponieważ taka odmiana będzie nam się lepiej ubijać i lepiej kisić w silosie. Tak jak Państwo widzicie, w tej lokalizacji mamy sporo zachodniej stonki kukurydzianej. Ona nam tutaj lata, żeruje, składa jaja. Dolny Śląsk, zarówno jak i całe południe kraju, ma już stonkę kukurydzianą. Nawet możemy ją obserwować na Podlasiu oraz na Wielkopolsce. Jest to owad, z którym pewnie w przyszłości będziemy mieli duże problemy, ponieważ powoduje on wyleganie korzeniowe kukurydzy, może nawet plantację zdziesiątkować do zera. Drugim owadem, którego możemy zaobserwować, tutaj akurat sobie znalazłem w łanie, bo mamy też sporo złomów spowodowanych przez omatnicę prosowiankę. Tutaj właśnie wyciągnąłem omatnicę prosowiankę, gąsienicę tej ćmy czy motyla nocnego i ona powoduje nam takie uszkodzenia, że nad kolbą mamy złomy, kilka liści, które są nad kolbą, nie prowadzą asymilacji, no i mamy przez to spadek plonu, a w przypadku niektórych odmian może też powodować omatnica prosowianka bardzo wysokie wyleganie łodygowe, ponieważ ona świetnie nam się tutaj przez rdzenie łodygi przeżera, uszkadza. No i jeżeli mamy do czynienia z opóźnionym zbiorem, no to takie rośliny mogą do tego zbioru w pozycji pionowej niestety nie doczekać. Znajdujemy się na odmianie SY Feronia. Jest to odmiana z grupy średnio wczesnej o V250. Jest to kolejna odmiana z grupy Powercell, czyli odmiana o bardzo wysokim parametrze strawności oraz bardzo wysokiej zawartości energii. Jeżeli chodzi o energię, to tą energię tutaj widać. Mamy doskonałe kolby, duże, pięknie zaziarnione. Jest to odmiana, którą możemy siać na wszystkich stanowiskach glebowych, aczkolwiek najlepiej wyjdzie ona na stanowiskach dobrych, no i oczywiście bardzo dobrych. Jak to kiszonka, należy przyjrzeć się parametrowi Stay Green. Tak jak tutaj widać, rośliny zachowują zieloność,
wyglądają jeszcze bardzo dobrze, natomiast kolby są już bliskie dojrzałości, co świadczy też o tym, że uzyskamy kiszonkę bardzo jakościową, o wysokiej zawartości energii. Widać na przekroju tych ziarniaków jest dosyć sporo, masa 1000 ziaren tutaj w wypadku tej odmiany też jest wysoka. No i co ważne, jest to kolejna odmiana z typowych flintów. Odmianę tę możemy oczywiście siać na gleby wolniej nagrzewające się wiosną. Start początkowy tej odmiany jest na tyle wysokim poziomie, że poradzi sobie ona nawet w skrajnych temperaturowo warunkach wiosennych. Na tym kończymy dzisiejszą prezentację. Mam nadzieję, że pozwoli ona Wam wybrać odmianę dla siebie. Zapraszamy do następnych filmów. Tu mamy piękną stonkę kukurydzianą, która właśnie pije wodę z mojego palca. Nawet dwie świetnie sobie spijają, także dostałem poidłem dla stonki kukurydzianej. Dzień zaczął się wcześnie. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada. Wjeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.